Nie straszne im setki kilometrów przebyte na rowerze, to dla nich sama przyjemność. Do Raciborza zjechali się miłośnicy rowerowych wycieczek. W niedzielę na Zamku Piastowskim odbyło się uroczyste otwarcie 66. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK. Rajd wsparty przez powiat i miasto stał się kolejną atrakcją z okazji 800-lecia Raciborza. Na listę uczestników wpisały się 502 osoby, głównie to kolarze z Polski, ale także z Niemiec, Ukrainy czy Czech. Po raz pierwszy impreza odbywa się w Raciborzu. Pomysł na Racibórz wziął się stąd, że na posiedzeniu Komisji Zarządu Głównego PTTK padła propozycja, aby wybrać przyszłego organizatora. No i zastanawialiśmy się, kto to może zrobić, a że koledzy z Raciborza aktywnie działają, zaproponowaliśmy im. W pierwszym roku się nie zgodzili, bo nie byli przygotowani, ale powiedzieli, jak się przygotują, no to sami się zgłosimy i zorganizujemy to. No i na następne posiedzenie komisji przyjechali, powiedzieli, że mają wsparcie Rady Miasta i w ogóle społeczeństwa. Działacze są przygotowani i mogą zrobić. No i decyzją Komisji Zarządu Głównego została ta impreza przydzielona Raciborzowi i bardzo do tej pory jesteśmy zadowoleni z tego. Głównym celem jest czerpanie przyjemności z rowerowej przejażdżki, zwiedzając atrakcje w okolicach ziemi raciborskiej. Jak zatem będą przebiegały trasy rajdu? Myśmy sobie wytypowali w zasadzie wszystkie kierunki geograficzne, północ, południe, wschód i zachód. Wytypowaliśmy trasy długie i krótkie. Te krótkie to około 50 km, długie około 100 km. Czyli poznamy, tak jak wspomniałem tutaj przed chwilą ze sceny, ziemię głubczycką, ziemię raciborską, ziemię opawską, ziemię ostrawską, Kędzierzyn Koźle i okolice. Także bardzo, bardzo szeroki zakres przemieszczania się rowerzystów będzie podczas tych 8 dni pobytu na 66. Centralnym Zlocie Turystów Kolarzy. Przebieg tras można zobaczyć na stronie zlotu. Poza rajdem organizatorzy przygotowali szereg dodatkowych wycieczek, na przykład zwiedzanie raciborskiego browaru, kopalni Guido w Zabrzu czy wyprawę górską na Pradziada. Wczoraj zwiedzaliśmy Muzeum Raciborskie, w ogóle jeździliśmy po mieście. Dziś wybieramy się na Basztę i chcemy dzisiaj jechać do Pszowa, odwiedzić Bazylikę. Planujecie Państwo zwiedzić tutaj atrakcje? Racibórz to duże miasto. Ale rzeczywiście jesteśmy od wczoraj, więc niewiele jeszcze zobaczyliśmy, ale rynek super. Super rynek, super zamek. Wiemy już, że jest park wodny, na pewno skorzystamy w celach rekreacyjnych, bo tu przyjechaliśmy rekreacyjnie, ale po stówce będziemy jeździli codziennie. Dziewczyny to tam lekko dla nich, tam stóweczka to nic. No i będziemy piękny rejon zwiedzać. Raciborza, meandry, Odry, które tutaj w pobliżu są, na czeską stronę, rejon Opawy. Zamki po czeskiej stronie, no i po naszej też. Na wzgórze Świętej Anny jutro się wybieramy. Myślimy, że pogoda nam dopisze, bo zasłużyliśmy sobie na to. Czego się życzy? No przede wszystkim tradycyjnie, jak to policja zresztą mówi, bezpieczeństwa. My też jako organizatorzy życzymy sobie, żeby bezpiecznie ten zlot przebiegał. Ale życzymy też sobie, żeby poznali nie tylko wnętrza różnych ciekawych obiektów, ale również, jak to mówimy, piękną ziemię raciborską z siodełka roweru. Rajd po ziemi raciborskiej oraz jej okolicach potrwa do 19 sierpnia. Wszystkim uczestnikom życzymy szerokiej drogi i niezapomnianych wrażeń.